Dobra. Już. Dzień dobry, dzień dobry. Dla całej załogi, a najważniejsze dla mnie jest dla pana prezesa Kaczyńskiego. Jest bardzo mi miło, ja jak były wybory, ja poszłam na te wybory, bardzo się modliłam całą drogę i podróż, żebym doczekała naszego prezesa Kaczyńskiego, bo to jest nas, Pan Bóg, to jest tak jak Pan Bóg, ten Pan Kaczyński. Ja bardzo miło głosowałam i wszystko, i Boga prosiłam. I dzisiaj tak samo, Boga proszę, żeby Pan Prezes 100 lat żył i Pana załoga tak również. I Panie Prezesie, ja zwracam się do Pana Prezesa. Mam takie warunki, Panie Prezesie, bardzo ciężkie, które kupiłam mieszkanie, Panie Prezesie. To, co to Pan po prostu wyceniał te mieszkania. Ja go kupiłam, te mieszkanie właściwie. Teraz, Panie Prezesie, zabierają mi te mieszkanie, które najprzód mi ukarali, że ja za tano kupiłam, musiałam 8 tysięcy, Panie Prezesie, dopłacać. A teraz przyszło jeszcze lepiej. Państwo administracja zrobiła w ten sposób, że teraz zabiera te mieszkania. Panie Prezesie, teraz było napad na mnie do mieszkania i te mieszkania zabierają, że to jest nieważne, bo to jest, się liczy, że Pan Kaczyński powiedzieli, to Kaczyński rządu tu nie ma. To jest, się liczy, administracja ma prawo zabrać te mieszkanie i cenę wystawić. I także przyprowadzili osoby, które z administracji i po prostu nagrali, że te mieszkanie zabiorą. I teraz przyprowadzają osoby, które te osoby nie dają nam żyć. Teraz był napad po prostu przedwczoraj. No, tak. Rozmawiaj głową do góry, a nie głową między nogi. No. Panie Prezesie, ja bym prosiła o jedną pomoc, że Pan Prezes po prostu pomógł dla nas w tych sprawach. Bo ja pytałam się właściwie w Białymstoku, którzy są od Pana Prezesa. Ale nie mogę się dowiedzieć. Potrzebny mnie jest racji prawnej. Właściwie mnie strącili od Pana, się liczy, Kaczyńskiego, ten racji prawnego. No, ale ja nie mogę znaleźć, a potrzebno mi jest bardzo w innych warunkach, tak, że mnie potrzebny jest właściwie racji prawnej. No, nie mogę znaleźć. I bym prosiła, Panie Prezesie, gdyby Pan Prezes mógł po prostu mnie tylko powiadomić, gdzie się znajduje Pana Prezesa racji prawnej. Prosiłabym bardzo Pana Prezesa, mógłby Pan udzielić mi taką pomoc, to najmocniej bym prosiła. I Panie Prezesie, no nie mogę Panu głowy zawracać, bo wiadomo, jak jest, jeszcze bardzo to mnie denerwuje, że tak Pana Prezesa po prostu dokuczają ta platforma. Ja na nią patrzeć nie mogę, jak ona wystąpiwała. Tak. I już bym po prostu skończyła, bo nie chcę Panu głowy zawracać. Jeżeli Pan będzie mógł, prosiłabym bardzo, żeby Pan coś mi poradził. Jak będzie Pan mógł. I dużo zdrowia, szczęścia dla całej załogi. Do widzenia. Najlepsza pomoc.